Witam serdecznie, Ożarów Mazowiecki. Mamy drugi dzień finałów Mistrzostw Polski U15. Już fajna koszulka, wszyscy takie koszulki dostaną. Ja dostałem także plakietkę organizator, z czego jestem bardzo dumny, że mogę tutaj pomagać Grzesiowi Tomaszowskiemu, Radkowi Kusemu i w ogóle całemu sztabowi z Komorowa, bo to oni są organizatorami. Proszę Państwa, wczoraj mieliśmy niezłą dawkę emocji. Już w pierwszym meczu doczekaliśmy się dogrywki. To przez 18 spotkań U17 nie było ani jednej dogrywki, a tu zaraz na dzień dobry dogrywka w meczu MKS-u Grójec i Enea Basket Poznań Junior. Przykra kontuzja, jeden z zawodników Poznania złamał rękę. Życzę mu szybkiego powrotu do zdrowia. Jest, został z chłopakami, zostanie do końca. Miły gest z drużyny. No ale taki jest sport. Niektórzy nie mogli przyjechać, bo już wcześniej doznali kontuzji. Robiłem z nimi wywiady. No, mógł się też podobać trzeci mecz, bardzo podobać, też pełen dramaturgii pomiędzy Śląskiem Wrocław a gospodarzami turnieju Komorów, Akademia Koszykówki. Dwoma punktami wygrywa Śląsk Wrocław, ale w posiadaniu piłki na 4 sekundy przed końcem był jeszcze, zdanie wam wszystkim, Filip Kowalczyk, który no, chciał się jeszcze wbić na kosz, ale drużyna śląska postawiła mu taką ścianę, że nie dał rady. Szkoda im pewnie tego meczu, ale są dalej w grze. Tu jeszcze wiele się wydarzyć może. Dzisiaj na pewno wielkie emocje będą w meczu Śląska z Asseco Gdynia. Asseco Gdynia spokojnie wygrywa na koniec dnia z Wisłą, a drużyna Jagiellonki bez Kornackiego, ale to też nie tłumaczy tej drużyny, przegrywa z niezbyt silnie fizycznym zespołem Wisły Trefla Sopot, gdzie w dwóch drużynach, bo Kornackiego nie ma w Jagiellonce, a w Sopocie nie ma Ochocińskiego, Jakobsego, także zespoły, trenerzy muszą być przygotowani na takie okoliczności. Gdy się ma dobrych zmienników, to się nie boi o kontuzję, prawda? Zaczynamy drugi dzień wielkiego finału 15 historycznego, bo po raz pierwszy zaczynamy od meczu dwóch drużyn mazowieckich. Zagra Jagiellonka Warszawa i MKS Grójec. Jestem ciekawy, jak się rozstrzygnie ten pojedynek. Niech wygra lepszy, na pewno wygra drużyna mazowiecka, bo wczoraj Mazowsze, no niestety, wszystkie trzy drużyny przegrały mecze. Dzisiaj stawiam, że minimum dwie drużyny wygrają. A czy to się sprawdzi? A może wszystkie trzy wygrają? A czy to się sprawdzi? Zobaczymy. Idziemy na halę. Oczywiście organizacja na razie na piątkę, a dzisiaj ma się pojawić tutaj fast food, będzie można kupić hamburgery, coś do picia, fajny pomysł, a organizatorzy zapraszają kibiców do kawiarenki na ciasto, kawę, arbuza, winogrona. Jest na dole usytuowana, także bardzo prosimy. A ja idę na halę. Piękna hala w Ożarowie. Wczoraj robiłem wywiad z burmistrzem, zakręcony też pod względem koszykówki. No i są nasi trenerzy. A my jesteśmy w obiekcie klimatyzowanym. Ja się przez tą klimatyzację trochę boję o swoje gardło, bo wiecie, że dużo gadam, a problemy mam z gardłem już dłuższego czasu. Cały czas chrypka, ale może dam rady. Może przejdzie, może będę dzisiaj mniej mówił, albo ciszej mówił. Są już kibice z Grójca, można ich pokazać. Wierni fani, po tamtej stronie Jagiellonka, a my sobie powiemy, kto wygra mecz? Mazowsze, nie? Skoro dwie drużyny. No i dyplomatycznie jest wszystko załatwione. Do usłyszenia do kolejnego mojego wyjścia z Areny Ożarów, Mazowiecki, Zimi.